Także teraz jesteśmy w jakimś budyneczku. Dwa żelazne prosiaki zabiliśmy. Jakieś kurde książki są do czytania. I nie wiadomo, o co chodzi. Więc idziemy szukać szczęścia. Uważaj na czarodziej. Tu jakaś dźwignia. To za kurde kryształowe jakieś typki. Czemu nie są na hita? Co to ma być? No faktycznie jest czarodziej. Co tu się wyprawiło? Kurde, potrafią nieźle gardę rozbroić. Nie są słabi wcale, kurde. No wątpię, żeby taki kurde, mimo wszystko przeciętny mobek wyrzucił coś ciekawego, naprawdę godnego uwagi. Okej. Okay. Co się dzieje? Czemu aż taki wpierdol? Kurwa, te moje uniki ratują życie. Lokacja wymaga cierpliwości. Jak widzimy, znowu czat zamula na ten ekranowy, ale przynajmniej wiemy, że to wina YouTube'ów, więc jak się ogarną, to będzie. Ogólnie tym koleś, nie wiem, co on robi teraz. W ogóle co w tej grze nie wymaga cierpliwości, ja się pytam w sumie. Okej, został chyba tylko czarodziej. O, już się trochę coś pojawiło na czacie. A może się odmurzy zaraz. Rozwalę w ogóle? Nie. Au. O sukinsyn. O sukinsyn. Gram już w tą grę tyle czasu, że to ogólnie nie jest zaskoczeniem.
że nowa, jakby nowy przeciwnik zajebał mnie za pierwszym razem. To ogólnie w ogóle nie powinno być zaskoczeniem. Takeshi, siema. Wczesna godzina, zastanawiałem się, czy w ogóle będziecie mieli szansę przyjść, bo wiadomo, ludzie pracują, jest środa. Środek tygodnia. Mój ostatni dzień wolnego. Ogólnie. O. O. I potem na 3 dnióweczki lecimy. Dawaj moje dusze. Co on tam kurwa robi? Tańczy ty. O ty kurwa. Tańczy na moich duszach. Ha. Właśnie ciekawe, czy my moglibyśmy coś poczytać z tych książek, się dowiedzieć, nie? Kurwa, przylas, chuj ma jakiś mały. Ale mi zajebał. Dobrze, że buteleczki ulepszone. Jak trzeba. Okej, to widzimy, że ten czarodziej, tak zwany, potrafi też przyjebać całkiem nieźle, ogólnie. Kurwa, tańczy łajza, menta, brzydka. Dawaj moje dusze. To jest najważniejsze. Okej, what the fuck to było? To nie widziałem, się zrobił to. Albo się przeteleportował. Gdzie jesteś chuju? A, na górze teraz. Dobra, niech sobie ten podejdzie. Lokacja wymaga cierpliwości. Więc włączamy cierpliwość. Niech podejdą. Niech zrobią błędy. Tych dusz też sporo znalazłem tam w tym świecie obrazu. Ciekawe, czy chujek wyleczył jeszcze po drodze.
Nie wiem, czy od dupy strony nie lepiej by było podejść. O, idzie tu nawet. Nie ty! Kurwa, zaznaczyło mi typa na schodach. Okej, nie był taki zły. Ci jaki zapłon mają, mnie już tam dawno nie ma. O, man. Gorzej jak w plecy trafią tą strzałą, widziałem, że sporo damage w sumie. A propos takich dziwnych ludzików tutaj, kurde, kryształowych, to tam chyba jak było, to takie wielkie pierdolnięcie. Nie wiem, kiedy to było, czy tam w starożytności chyba. Taki, czy to był Wezuwiusz, czy co? Taki wulkan wyjebał i tam ludzie mieszkali, no nie? To taka temperatura podobno była, że się człowiekowi mózg potrafił zamienić w szkło. Takie info, nie? Przeczytałem ostatnio. To znaczy, że... Znaczy wiem, że to nie jest przyjemne, czy coś teraz, no nie? To co mówię, ale... Rozrywkowe, czy coś. Ale ten, no... Takie info, że w sumie... W sumie dosyć ciekawe, no nie? Bo w dzisiejszych czasach to ci się raczej nie przydarzy, bo... Nikt raczej nie... Wiemy na temat wulkanów tyle, że nikt raczej nie mieszka tuż obok, albo nie... Nie mieszkają obok takiego, który tak by pierdolnął chyba. Więc to się raczej nie przydarzy już chyba, chociaż czasami się zdarzają jakieś, że jakiś tam śpiący wulkan, nazwijmy to, gdzieś tam wybuchnie, ale no ktoś może nawet zginie nawet, ale ten, ale to nie aż takie pierdolnięcie jak tamto, no nie tam, bo takie jebnięcie, jakiś tam, nie wiem, właśnie chyba w starożytności, gdzie ludzie nie mieli pojęcia na ten temat, no nie, i tam normalnie jakieś miasto chyba było, czy coś, wiecie o co chodzi. Grubo ogólnie. Okej, nie podchodzą to. O kurde. Widoczki. Tak jak było to takie właśnie, gdzie to było? To co w Biblii było nawet, że się ludzie w popiół zamienili, czy w coś takiego, nie? Czy w kamień. To chyba było to pierdolnięcie też, nie pamiętam. A, no widzę po łańcuchu. Widzę po łańcuchu. Już teraz sprawdzam ten łańcuch od dawna. Kurwa, jeszcze go nie zrobiłem. Brzydal. Kryształowa rycerska tarcza, tej tarczy, kurde, co staminę mi, kurde, przyspiesza, nie zamienię na nic chyba. Ma.
Ja ogólnie na przykład jak byłem mały, to lubiłem te bajki, kurde, o tych, jakieś takie, o Starym Testamencie, nie? No bo tam się takie fantastyczne rzeczy działy. Mnie to kręciło. Ja zawsze, od zawsze fantastykę lubiłem, widocznie. Że to morze coś rozstępuje, że tam, że oni uciekali skądś, z jakiegoś miasta i zabronione było im się obrócić, no nie? Bo jak się obrócą i spojrzą, to się zamienią chyba w kamień czy coś, i tam było, że się żona chyba obróciła. Pieśń ofiary? Jest jeden, no. A co? Bo będzie przejebane? Jeden ostatni chyba. Mam jedną butelkę jeszcze. Pewnie jakaś pułapka będzie, która mnie zapije natychmiast. I nie da się uga... Jakiś typo. To on taki kurwa dobry jest. To jestem ja chyba. Zróbmy sobie trochę miejsca. Nie, to nie jestem ja. Leszcz. Raczej był. A w tym po prostu w tych archiwach. O! Jest tyle wiedzy. Że właśnie się ludziom, że się wszystko zamienia w kryształ. Jest taka temperatura mózgu. Moje kocopoły dzisiaj mogą być dziwne, bo spałem 3 godziny w nocy, ale no, co zrobisz? Tak tylko mówię. Aha. Nie gadasz, boss. Aha, zajebiście. Okej. Czyli tam całą drogę trzeba przejść od tamtego ogniska tutaj do tego bossa, tak? Gdzie ja jestem? What? O, jest ognisko, siema. Jestem w więzieniu. Aha, tam nie dało się tego wygrać. To spoko. To sobie chyba naprawię. Tu miałeś zginąć. Czaj. To ma być więzienie? Co oni tu robią? Co za więzienie, jak oni tu są?
Trzeba pogadać ze szczurem, co śpi chyba, nie? Albo mu jebnąć. Albo jest iluzoryczna ściana. Dobrze, że dosięgłem. Dobrze, że nie odleciał tak filmowo, nie? Tam gdzieś. Bo bym se nie wyszedł. Co to za gówno znowu wyszło? No cześć. A to są ci, kurde, z Fortecy Set. Gdzie ty biegniesz? Walczymy. Co oni? Kurde, w Dungeon Siege mnie olewają, w Dark Soulsach mnie olewają. Moby. Chyba, że oni spierdalają przed tymi, kurde. Wiedzą, że będzie kicha. Poczekam, aż to przyjdzie, to zobaczę, co to jest. To atakuje mnie. Jakieś gówno brzydkie. Pewnie możemy zabić na hita, jak dobrze złapie, nie? Znam to. Ależ on to zgadł. Prawie. No czekają tam, może poszli do wyjścia, cwaniaki, do pozycji zajęli, dobrą. Dobra, idę zobaczyć, co jest tu. Jesteś wolny, przyjacielu. Jesteś mi wdzięczny za to? O, chyba nie. No to się pierdol. Musisz zginąć. Who's the boss with the klucz? Chujowa muza, nie? Jakby się nie wiadomo, co miało wydarzyć. Jest opcja, że bardzo zjebałem, pozwalając jaszczurom wejść po tej drabinie. Zamknięte. Dobra, wiem, że nie będziesz wdzięczny. O. To nie jest muzyka, jeżeli cię boli głowa. Absolutnie. A wiedziałem, kurwa.
Tam były jedne drzwi, których nie otworzyłem. Sprawdźmy. Dużo, dużo spoko. Co to jest za gówno straszne, brzydkie, okrutne, fu. Dobrze. Ktoś może wyłączyć muzykę. Czekaj, czy coś tu jest, nie? Tam jest drabina. Sprawdźmy, tu się ma. Ten jakiś już więcej życia ma. Zamknięte. A kto to? Co to jest? Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm in prison once again. I don't suppose you could stage me a better one. Kim ty jesteś? Such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach. The thought offends me so I could simply die. As a student of the arts, you understand me. Nie pamiętam cię. Hello again. Alas, archives. Such a storehouse of knowledge. The thought offends me so. Może mi się uda znaleźć klucz. Mam już dwa. Aha, jest. Chyba nie ma sensu, nie? Próbować. Sprawdźmy drabinę. A, tu się wyłącza. Mam nadzieję, że się faktycznie muza wyłączy. Uważaj, uważaj, kurwa! Skacz! Spierdalaj! Spierdalaj! Kurwa, za dużo ich. Pierdol, wiecie. Pi. Teraz. Spierdalaj. Jak to nie trafiłem?
teraz. Spierdalaj. Teraz. Jak to nie trafiłem? No dobra, nieważne. Niech ktoś wyłączy to gówno. O, faktycznie to się da wyłączyć. Jeez. O, co za ulga. Autentyczna ulga. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.